basen. Jesteśmy w nowym miejscu i tutaj naprawdę same przyjemności, patrzę, że chyba mnie czekają, bo właśnie chciałbym wam coś pokazać. Boże, jakim jestem szczęściarzem po prostu. Największym chyba na świecie. Dostałam taką wspaniałą kawę. Oprócz tej pysznej kawki tutaj mamy jeszcze jeden specjał. Tak ten specjał wygląda. Jest to chleb ormiańsko-gruziński, kupiony właśnie w piekarni ormiańsko-gruzińskiej w Kołobrzegu. Z taką dziurką w środku on jest, tak? Tak, wypiekany. Wypiekany. Na blaszce, znaczy na tak jakby brzegach pieca, bo widziałam jak go pan dzisiaj wyciągał. O tak dosłownie w piecu poukładany. No. Jest bardzo fajny, bardzo smaczny, jest lekko słonawy, bo nie jest słodki, nie jest taki właśnie, pachnie genialnie, no i świetnie smakuje, naprawdę. Ała, udało się. Pyszne jest. No próbuj moja Brenda, próbuj. Tak? Rewelacja, bez niczego. Jesteśmy z gościem Rzeszyną. Przechodzimy przez most na rzece Reda. Tak wygląda rzeka z mojej prawej strony. A tak wygląda ujście. Tak, jest szansa, że kajakami można popływać sobie w Bałtyku. Trochę wieje, mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać. Wygląda całkiem naprawdę nieźle. Idziemy sobie tutaj wzdłuż nabrzeża w porcie. Tutaj po tej stronie jest pełno sieci rybackich i właśnie rybacy rozwijają sieci, tak, i gdzieniegdzie można też zobaczyć rybę właśnie. I to całkiem nieźle wygląda. Masz tak dużego targu, no bo tam tak, tak, dwa tak. Kutry, trzy max. A tu jest, a tutaj to po prostu jest, tu jest tego bardzo dużo. Tu jest dużo. Także wygląda to fajnie. Całkiem przyzwoicie. Ale zapach rybniki. Tak, kamera nie oddaje zapachu. Pachnie bardzo specyficznie. Idziemy w dalszym ciągu tutaj nabrzeżem portowym przy ujściu rzeki Reda do Bałtyku. I po drugiej stronie ukazuje się nam taki parking. No oczywiście on jest płatny, bo tam są parkometry. No i widzę, stoi trzy kampery. Właśnie jeden to przed chwilą dosłownie przyjechał, bo nas mijał. I tutaj można się fajnie ustawić na tym nabrzeżu. Tam dalej jest, z tego co widać, wyjście właśnie na plażę. No miejsce jest urokliwe, naprawdę. No i najważniejsze co jest, że tutaj jest port i można ryby łowić, a my mamy na miesiąc wykupione pozwolenie. Tak, mamy pozwolenie, więc... Na pewno będziemy łowić. W porcie możemy łowić ryby, także będziemy dzisiaj coś próbować, coś złowić. O, zobaczymy jak nam będzie szło. Przejdziemy się najpierw na tą stronę, a później wrócimy i przejdziemy na tą stronę właśnie tego parkingu i odcykamy, o co tam chodzi. Jest plaża. Jest trochę ludzi. Ale wygląda to fajnie. Jest fajna fala, jest cieplutko. Aż chce się wejść do wody po prostu, naprawdę, rewelacja. Stoję przy wschodnim falochronie i tak to wygląda. Za chwilę przyjdziemy dookoła i za jakiś czas znajdziemy się przy tej zielonej wieży. Teraz stoimy przy czerwonej akurat. Tutaj dopłynąć i to dałoby się dobrze. No takim normalnym, porządnym kajaczkiem, to jak najbardziej. Idąc w kierunku zachodniego falochronu, tam gdzie stały kampery, przechodzimy obok takiej port Mrzężyno i tu jest stocznia remontowa właśnie.
I tutaj panowie sobie pracują i patrzę, że jakieś ostre remonty różnych jednostek pływających się odbywają. Jesteśmy na zachodnim falochronie, na wejściu do tego miejsca, gdzie stoją kampery. No i tutaj jest taka informacja. Czyli tak jak widać, parking camper 24-godzinny kosztuje 50 zł, prąd też 24-godzinny i woda 24-godzinna po piątalu. Także tak to wygląda generalnie. A tu jest jeszcze ogólna informacja na temat tego, jak tu płacimy, tak? Czyli tak jak widać, parking płatny w parkomacie od 1 maja do 15 września. No i tu są opłaty. Generalnie 1 godzina 4 zł. Parking płatny 24 godziny za osobówkę 7 zł, a za kampera 50. A OC płacisz takie same czy inne? W ogóle jakieś takie chore, nie wiadomo skąd są te ceny. Bo dla mnie jest po prostu zierstwo biały dzień. No cóż, można to tak do tego podejść, bo taka jest prawda, że stoimy i zajmujemy miejsce tyle, co zwykłe auto osobowe, no bo nie mamy kampera na przykład, nie wiem, 7-metrowego czy 8-metrowego, czy jakiegoś, nie wiem, ciężarówki. Mamy zwykłego 6-metrowego kampera, który możemy sobie po prostu stanąć tak jak zwykłe auto osobowe, a płacimy jak za jakiś super luksus. Tak sobie właśnie ludzie kamperują. Jest bardzo fajnie. Super, to jest kolejny kamperek. Siedzą sobie, popijają sobie winko, łowią sobie ryby. No i jest ekstra po prostu. Jest po prostu ekstra. No, niektórzy nie chcą tutaj chodzić po piachu, więc sobie idą po takim betonowym nabrzeżu. Jest, każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, każdy znajdzie coś dla siebie. To prawda. No i tak wygląda, że żynie plaża od falachronu zachodniego. Tu jest troszeczkę mniej zdecydowanie ludzi niż po tamtej wschodniej stronie, więc tu bardziej dla nas by chyba odpowiadało. No, wygląda to całkiem fajnie. Tu dobrze widać wyjście z portu właśnie. Także tak. Właśnie udało mi się po raz pierwszy na żywo nakręcić żmiję z gzakowatą, która sobie tutaj przechodzi. Pierwszy raz w życiu widzę tak pełzającą sobie swobodnie. Niezłe stworzenie. Zapierdziela. No to w Mrzeżynie się nieźle dzieje. Nieźle jest w Mrzeżynie. Ładnie do tej studzienki. Ostro. No, okazuje się, że tutaj wśród tych pięknych lasów pachnących, no generalnie zapach jest takiego fajnego lasu. Okazuje się, że żyją takie stworzenia jak żmija zygzakowata, którą właśnie spotkaliśmy na drodze. Nagrywałem ją, a jednocześnie tak przyblokowałem, żeby w razie na przykład jakby jakiś samochód jechał, żeby ją nie przejechał, bo generalnie jest to stworzenie bardzo rzadkie do spotkania, a po drugie jest pod ochroną, więc pomimo tego, że jest to jedyny gatunek węża jadowitego, to mimo wszystko w Polsce, to mimo wszystko no szkoda by było, żeby takiemu pięknemu stworzeniu stała się jakaś krzywda, prawda? Wypływa na rybki, potem zejdziemy, zobaczymy co pan złowił. Widzicie, jakie świetne? Zachodzi tak bokiem, żeby przejść między czerwoną a zieloną. Chyba latarnią, tak mi się wydaje, że to jest latarnia. Świetnie to wygląda. Właśnie wpływa statek pasażerski, który wozi tutaj turystów. One tak idą lekko lewą stroną w naszą stronę, czyli chyba tu jest głębiej dla nich, bo tak takim najazdem płyną. A tu ja coś próbuję złowić. Kolację.
No nie tylko ja dzisiaj próbowałem złapać kolację. Generalnie daliśmy za wygrane z rybami. Złowiłem 3 okonie, które wypuściłem, bo nie były w ogóle nawet wymiarowe, także nie ma o czym mówić. No i tak sobie siedzimy, ja palę cygarko, o. Doris jest zajęta tutaj telefonem. Pływają non stop jakieś okręty pirackie, chińskie, barki i nie wiadomo co. No i stoją kamperki. No i tyle. A my zaraz też pewno potoczymy do naszego. Ponownie wybraliśmy się na spacer na falochron wschodni i trafił nam się piękny zachód słońca, który możemy go sobie teraz oglądać właśnie. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Jadąc tą ścieżką rowerową, oczywiście rozglądam się za pewnymi ciekawymi rzeczami. Zobaczyłem tutaj niestety nieżywą żmiję zygzakowatą i chciałem swojej Dorocie. Dorota, chodź tu. No, ja boję się. Będzie lekcja poglądowa na temat żmij zygzakowatych. Niestety ta żmija nie jest is dead. I tak, zobacz, widzisz wyraźny zygzak na tym? Widzę. I dlatego nie sposób, jak ktoś mówi, że widział za skrońca i widział, ale żmiję widziałem. To nie takie proste generalnie. Różnica między zaskrońcem a żmiją to tak jakby nie rozróżniać konia i krowy. No to chyba trochę nie bardzo. Dotarliśmy na plażę w Mrzeżynie i się moczymy, i się schładzamy. Wieje wiaterek, jest ciepła woda i jest genialnie. Trochę się pomoczyliśmy w Bałtyku, teraz dalszy ciąg wycieczki. Grzejemy sobie ścieżką rowerową wzdłuż szosy tutaj samochodowej i za chwilę dojeżdżamy do kolejnej miejscowości. Połączenie jest bardzo dobre, ścieżka jest wygodna, oznaczona, także jedzie się bardzo dobrze. Wjeżdżamy do miejscowości Rogowo. To od Mrzeżyna bardzo, bardzo blisko rowerem. Także już żeśmy właśnie wjechali i badamy, co tutaj słychać. Ja jeszcze chciałem wam pokazać, bo tutaj na nabrzeżu co chwila się zmieniają auta. Teraz dwa nowe zaparkowane są kampery. Jeden to jest van Fiat Ducato Chausson, nie wiem jak to się czyta z angielskiego, a drugi to jest Mer na zabudowie Mercedesa. Dwa bardzo fajne, aczkolwiek różne auta. Już wam je pokazuję. Ten jest bardzo fajny, jest kompaktowy. Jest wielkości vana. Właśnie Chausson. Bardzo ładne auto. Podoba nam się. Tak to wygląda. A kolejne auto, które tutaj się pięknie prezentuje, to jest Hummer na zabudowie Mercedesa. I tutaj jest ciekawe, bo jest to auto bardzo kompaktowe. Myślę, że mieści się spokojnie w 6 metrach, bo to widać, jest niewielkie. Wysokość ma tam powiedzmy w granicach 3 metrów. Ale to nie jest problem. Bardzo piękny samochód. To jest model Hummera Van S500. Bardzo ładne autko. Naprawdę bardzo, bardzo fajny samochód. Także
No, wygląda to bardzo, bardzo ładnie generalnie. Także fajne autko. Aż sprawdzę, jakie są ceny tego samochodu. Jedziemy nabrzeżem tutaj, który biegnie w kierunku falochronu zachodniego. Kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę rowerową. Tak, postanowiliśmy jechać bez kaka-kasku. Jesteśmy kolejny dzień w Mrzeżynie. Dzisiaj akurat się zwijamy pomaleńku. Robimy wszelkie porządki, tak żeby ruszyć samochodem. Pojechać dalej wzdłuż wybrzeża, w kierunku zachodnim, na Świnoujście. Dzisiaj w nocy się przestawiliśmy w inne miejsce, w takie mniej ruchliwe. I powiem Wam szczerze, że może było gorąco generalnie dzisiaj, to z tym snem było różnie, ale na pewno była cisza i spokój. Także stoimy sobie na takim właściwie placyku, gdzie nie ma żadnych ograniczeń wjazdu, wyjazdu, zakazów i tego typu rzeczy. I tutaj miejscowi nie tylko parkują samochody, także dobre miejsce na zaparkowanie i na zwiedzanie tej małej miejscowości, jak i też pobytu tutaj. Tutaj po prawej mamy ośrodek, tutaj do centrum idąc dosłownie niecałą minutkę, to jest kilka sklepów spożywczych, są bary, są różne miejsca, gdzie można sobie coś tam kupić, coś zjeść, zabawić się, że tak się wyrażę, i jest wszędzie blisko generalnie. No, udało nam się pozbierać kampery a la kamperowiczów. Co jest najgorsze przed wyjazdem? Sprzątnięcie kampera. Wszystko musi być pozamykane, poskładane i dopiero wtedy możemy mówić o tym, że możemy się sami ogarnąć, żeby ruszyć dalej. Miejscówka fajna, aż po prostu Bałtyk taki zarąbisty bym określiła. Wczoraj, przedwczoraj była taka ciepła woda. Noc burzowo-deszczowo, ale cichutko, także mam nadzieję, że osoby, które będą chciały spędzić czas nad Bałtykiem, tą Mrzeżyną może być takim miejscem fajnym. Co nas w tej miejscowości wkurzyło? To, że po prostu parkingi są płatne dla kamperów po 50 zł, gdzie za osobówkę płaci się 7 zł. Uważam, że jest to nie fair, jeśli ktoś nie korzysta z wody, prądu i nieczystości, bo jest zwykłą osobówką. Każdy płaci tylko OC. Ja chciałbym powiedzieć ze swojej strony, że też mi się bardzo to podobało. Bałtyk jest tutaj świetny, szczególnie po tej stronie, po falochronie zachodnim. Tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, tam właśnie wejście jest wspaniałe, wspaniałe jest dno i woda jest właśnie bardzo fajna, jest czysto i ja na przykład osobiście ogólnie Mrzeżyno polecam. No tutaj, tak jak Dorota słusznie zauważyła, te opłaty, nacisk na kampera, że raz, że są wszędzie w tych, że jest dodatkowa opłata za kampera 50 zł za dobę, gdzie byś nie stanął, gdzie jest taki parkomet, to jest nawet tak napisane, że jest kamper. Co bym jeszcze powiedział, no są na przykład, można spotkać znaki, że zakaz biwakowania i kempingowania, czyli nie można sobie stanąć i biwakować, co by to nie znaczyło. No tak gmina sobie tutaj akurat uważa, że robi dobrze, no ale to ich sprawa, nie nasza. My generalnie tą kwestię to na minus, ale to jedyną, bo poza tym jest wszystko super. Można kupić dorsza właśnie od rybaków i nie tylko, także no jest ogólnie fajnie, no polecamy, generalnie polecamy tą miejscowość. No i co, ruszamy dalej w drogę.